Jesteśmy tutaj dlatego, że mamy alarmistyczne informacje ze strony rybaków na temat kondycji i stanu zasobów rybnych w Zatoce Puckiej, szczególnie w kontekście ostatniej też awarii, która się wydarzyła w Gdańsku. Zasoby ryby na Zatoce Gdańskiej się kurczą z roku na rok i są potrzebne nowe, radykalniejsze metody ochronne, ale póki świat naukowy się nie wypowie na wiarygodnych badaniach, na wiarygodnych informacjach, to za wcześnie na wnioski. Z własnej obserwacji tu na łowisku, kontrolując rybaków, widzimy, że te ryby są mniejsze, są chude, co też automatycznie przekłada się na rynek rybny. Tak? Później rybak, który z tego łowiska spływa, nie dostaje takiej ceny, jaką chciałby dostać. Tym materiałem dla nas jest pobór po prostu występujących tutaj ryb, czyli głównie dorsza i sztorni. I badamy w tym materiale metale ciężkie, prawda, i w sposób zanieczyszczenia typu olejowego, jak również dioksyny i polifenmetyle i tak dalej. 40 lat temu istniała roślinność na dnie. Był widlik, była zostera marina, a teraz praktycznie jest to w śladowych ilościach. No. Jest jakiś czynnik, który to spowodował. Sytuacja jest katastrofalna. Po prostu niedawno rybacy po prostu pojechali też do Sejmu, żeby przedstawić ten problem, szukać pomocy, tak? Ponieważ tutaj w Zatoce Pucko-Gdańskiej w ogóle nie ma ryb. Jesteśmy w posiadaniu po prostu takiego materiału filmowego, jak wygląda dno zatoki, martwe krewetki, ryby denne bardzo wolno odpływają w bliskim kontakcie człowieka, tak? Bardzo wolno, tak? Zaznaczam, że takie na pół śnięte. Także uważamy po prostu, że mamy do czynienia z jakimś czynnikiem, który tak naprawdę spowodował zatrucie.